Letni press już na rynku, a w nim Mów cicho, by cię słyszano. Przypomina Jerzy Iwaszkiewicz ze Szkła Kontaktowego. Felietonista, który się salonom nie kłania. Jak tu przetrwać? Polskie redakcje włączają bezpieczniki, żeby jak najmniej podpaść władzy. Tego dnia Arkadii zmartwychwstał. Mistyfikacja zamachu na Babczenkę na Ukrainie stawia pod znakiem zapytania wiarygodność tamtejszych dziennikarzy. 12. ranking antyrzeczników. Zobacz, kogo dziennikarze uważają za najgorszych rzeczników prasowych. Fetysz sondaży. Media nie znają się na badaniach, lecz nie przeszkadza im to robić newsa z każdego sondażu wyborczego. Pracuje dla Janusza, mówi Paweł Wilkowicz, dziennikarz sport.pl i wyjaśnia, dlaczego sportowcy i dziennikarze jadą na tym samym wózku. Doradcą być. Nie wiadomo, co robią doradcy zarządu TVP, ale wiemy, że świetnie na tym zarabiają. Slack. Przeczytaj o tym, jak wyrugować z redakcji niepotrzebne e-maile. Przyboczny. Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych, nie dba o media, lecz o karierę przy boku prezesa. Wikimedia. Sprawdź, co traci twoja redakcja, nie dbając o wpisy w największej encyklopedii świata. Życie po zbiórce, czyli jak utrzymać projekt po akcji crowdfundingowej. Na mieliźnie. Wizerunkowa strata Mateusza Kuśnierewicza będzie trudna do odrobienia. Co doradzają mu fachowcy? Sny o publicznej potędze. W walce z Netflixem europejskie telewizje tworzą zaskakujące sojusze. Sztuczna, ale wykreuje. Sztuczna inteligencja jest już wykorzystywana w reklamie. A ponadto dodatek, społeczna odpowiedzialność biznesu i sekcja specjalna Grand Press Photo 2018, czyli ponad 50 stron najlepszych zdjęć prasowych. Nowy press w salonach prasowych, e-kiosku oraz w App Store i Google Play.